Hej, z tej strony Dagmara Gawlik, szefowa sztabu WOŚP przy Centrum Kultury w Polkowicach. Chciałam dzisiaj pokazać Wam, jak w kilku prostych krokach w tym roku zapisać się jako wolontariusz. Niestety, ze względu na te wszystkie cuda, które dzieją się w świecie, nie możemy spotkać się tak jak zwykle na tradycyjnych zapisach twarzą w twarz, czego bardzo żałuję, bo zawsze lubiłam Was poznawać. A dlatego w tym roku będziemy posiłkować się zapisami online przez stronę iwolontariusz.woś.org.pl, na którą zapraszam Was serdecznie. No i pokażę Wam, jak to zrobić. Tak wygląda stronka. Przesuwamy ciut na dół i zgłaszamy się albo jako wolontariusz, czyli jako osoba pełnoletnia, lub jeżeli jesteście niepełnoletni, musi za Was zgłosić się rodzic lub opiekun prawny. Pamiętajcie również, że jeżeli nie macie ukończonych 16 lat, to w dniu finału będzie musiała kwestować z Wami inna dorosła osoba. Myślę, że to będziemy już ustalać indywidualnie. Nie zawsze będzie musiał być to rodzic, może być to starsze rodzeństwo, kuzyn, przyjaciel czy ktoś z rodziny. Klikamy załóż konto i wyświetla nam się taki formularz. Ten pierwszy formularz, który tutaj się wyświetla, wypełnia zawsze osoba pełnoletnia, więc albo wolontariusz, który faktycznie będzie kwestował w dniu finału, lub rodzic, który pragnie zapisać swoją pociechę. Wypełniamy tutaj takie proste dane, wymyślamy sobie hasło. Tutaj niżej mamy różne rodzaje rzeczy, które musimy zaznaczyć i klikamy zarejestruj. Jeżeli osoba ta była już wcześniej, w poprzednich latach wolontariuszem, a więc musiała podawać nam swój numer telefonu i mail, to właśnie albo SMS-owo, albo mailowo otrzyma kod do aktywacji konta. To naprawdę jest to dosyć proste i ta strona Was z pewnością wszystko poprowadzi. Ale te podstawowe dane, które tutaj się znajdują, to właśnie to, co musicie przygotować. No i przede wszystkim zdjęcie. W późniejszym etapie tej rejestracji będzie należało zarejestrować swoje zdjęcie. Musi to być zdjęcie takie legitymacyjne, nie jakieś selfie, tylko ładne, eleganckie zdjęcie, na którym dobrze widać Waszą twarz. I w późniejszym etapie tej rejestracji będzie należało wybrać nasz sztab przy Centrum Kultury, który ma numer 5453. To jest bardzo ważne, żebym to ja dostała Wasze dane i mogła potwierdzić Waszą rejestrację. Wygląda to tak, że mi w mojej bazie szefa sztabu, to jest taki portal, wyświetli się Wasze zdjęcie, Wasze dane, które będę musiała zaakceptować. Tam będzie Wasz numer telefonu, także mail, i będę musiała z Wami się w jakiś sposób skontaktować, aby potwierdzić Waszą tożsamość. Także czekajcie na telefony, być może będziemy łączyć się na kamerkach, żebym mogła tę tożsamość faktycznie potwierdzić. Bardzo Was zapraszam do rejestracji, mam miejsca dla 100 wolontariuszy, także tak tradycyjnie jak zwykle. Mam nadzieję, że frekwencja dopisze, spodziewam się znajomych twarzy, które ujrzę w dniu finału. A bardzo się cieszę i nie mogę się doczekać. Pozdrawiam Was i całuję gorąco. Dzięki.